Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film o pielęgnacji twarzy. Prosiliście mnie o taki film. Ja jakoś nie odczuwałam potrzeby nagrywania tego, dlatego że moja pielęgnacja jest bardzo prosta i minimalistyczna. No ale skoro prosicie, czemu nie? Może to Was zaciekawi. Główna zasada mojej pielęgnacji twarzy to im mniej, tym lepiej. I generalnie staram się nie testować zbyt wielu kosmetyków na twarzy, nie zmieniać za często, to znaczy zmieniam jak mi się skończy opakowanie, to kupuję nowe, inne, ale nie używam 2 dni jednego kremu, 3 dni drugiego kremu. Staram się nie przesadzać, staram się jak najmniej tych kosmetyków stosować i zauważyłam, że to daje mojej skórze najlepsze rezultaty. Ja mam skórę, ona może nie wygląda, ale ostatnio na całym ciele zrobiła mi się skóra bardzo wrażliwa, reaktywna i taka nie lubiąca przesady i nie lubiąca zbyt dużej ilości czy to kosmetyków, czy tym bardziej kosmetyków jakichś perfumowanych, takich wysuszających, alergizujących. Niestety ta pielęgnacja musi być minimalistyczna, a robiąc tą moją pielęgnację staram się stawiać na oczyszczanie, tonizowanie i nawilżanie. Aktualnie ta moja pielęgnacja odrobinę się zmieniła, dlatego że jak widzieliście w filmach z kalendarzami adwentowymi, tutaj Wam podlinkuję te filmy, w tych kalendarzach było sporo kremów, serum i tak dalej. I ja postanowiłam się rzeczy przetestować te produkty, także teraz zaczęłam ich używać, ale muszę powiedzieć, że jestem z nich całkiem zadowolona, więc wspomnę tutaj w tym filmie również o tych produktach. Zastanawiam się, czy zacząć od pielęgnacji porannej czy wieczornej, ale chyba łatwiej będzie mi rozpocząć od pielęgnacji wieczornej. Także wieczorem po pierwsze stawiam na demakijaż i do demakijażu używam płynów micelarnych. Bardzo lubię te z Bourjois, dobrze o tym wiecie, one się wielokrotnie już pojawiały u mnie na kanale. Ostatnio przed tą butelką miałam też płyn z Mixy i był całkiem fajny. Także przede wszystkim demakijaż. Ten płyn jest do usuwania makijażu wodoodpornego i mam wrażenie, że trochę zostawia taką klejącą powłokę na mojej twarzy, co nie do końca mi odpowiada, także tego akurat chyba nie kupię ponownie, ale albo z Bourjois, albo z Mixy na pewno jakiś następca się pojawi. Gdy już zmyję makijaż przy pomocy płynu do makijażu, to biorąc prysznic przemywam całą twarz wodą, ale wiem, że dla skóry taki kontakt z wodą nie jest najlepszy, więc po prysznicu sięgam po tonik. I tonikiem przecieram całą skórę twarzy. Następnie nakładam krem pod oczy i obecnie jest to All About Eyes wersja Rich z Clinique. Ten produkt już mi się kończy, jest ze mną już prawie rok, także za niedługo pewnie trafi do Denka, a ja będę musiała kupić coś nowego, ale ogólnie nie wyobrażam sobie życia bez kremu pod oczy jakiegokolwiek, dlatego że wystarczy, że na kilka dni go odstawię, na przykład przy okazji jakiegoś wyjazdu, na który zapomnę go zabrać i już widzę różnice. Ta skóra jest bardzo wysuszona, bardzo podrażniona, no i nie wygląda najlepiej. Także krem pod oczy u mnie to jest podstawa, aczkolwiek nakładam go bardzo, ale to bardzo niewielkie ilości. Później, zazwyczaj na całą twarz, nakładałam krem nawilżający i tutaj mam krem z Dermedic, nawilżający krem przeciwzmarszczkowy wersja na dzień. Ale dla mnie ta wersja jest na tyle bogata, że nakładałam go na noc i nie byłam w stanie używać go na dzień, na przykład pod makijaż, bo miałam wrażenie, że jestem wysmarowana margaryną. Także niestety on dla mnie jest tak bogaty, że mogę go używać tylko na noc. I w zasadzie mam wrażenie, że on już się powoli kończy, także też pewnie za jakiś czas trafi do Denka, aczkolwiek chwilowo został odstawiony na rzecz produktów z kalendarza. I produkty z kalendarza adwentowego, które obecnie wieczorami używam, to są 2 produkty. I jest to po pierwsze serum z Anayake. Jest to serum liftingujące, całkiem przyjemne, wcieram je w twarz, szyję i dekolt, a po tym serum nakładam krem. I jest to krem marki Douglas Aqua Focus, krem nawilżający, właściwie taki żel krem. Ale też ma bardzo przyjemną konsystencję i bardzo się zastanawiam, czy któregoś z tych produktów, gdy mi się skończą, nie kupić w wersji pełnowymiarowej. Te produkty bardzo szybko, fajnie się wchłaniają, także całkiem spoko. I to w zasadzie jest koniec mojej pielęgnacji wieczornej. Rano, gdy się budzę, przemywam twarz tonikiem oraz wodą. Chyba najpierw wodą, potem tonikiem, tak? I później nakładam moją pielęgnację. Pielęgnacja poranna to znowu krem pod oczy w jeszcze mniejszej ilości niż był wieczorem. Wieczorem staram się nakładać troszkę grubiej i tak pod oczy i w okolice brwi, czyli tak dookoła. I jeszcze wykonując palcami delikatny masaż, natomiast na dzień minimalna ilość
pod oczy, ale musi pójść, dlatego że ja pracuję w pomieszczeniach klimatyzowanych, ogrzewanych i niestety to bardzo przesusza skórę również pod oczami, także gdybym takiego kremu nie użyła, to po prostu moja skóra wyschnie na wiór. Gdy używałam innych kremów, to jeszcze one mają często właściwości rozświetlające, więc to też fajnie otwiera spojrzenie i jesteśmy od razu takie bardziej wypoczęte. I obecnie na dzień wymiennie używam dwóch produktów. Gdy się nie maluję, to jest to Detox Firming Day Cream. Jest to również produkt, który był w kalendarzu. A gdy wychodzę do pracy i chciałabym jakąś odrobinę makijażu jednak mieć, to obecnie testuję BB Cream i jest to BB Cream Skin 79, ta wersja pomarańczowa. Aczkolwiek nie jestem z niej w 100% zadowolona i dobrze, że kupiłam takie małe opakowanie, dlatego że mam wrażenie, że po pierwsze jest bardziej sucha niż podkład Bourjois Healthy Mix. Właśnie, gdy nie używałam tego, a chciałam się pomalować, to bez kremu nakładam Bourjois Healthy Mix i wtedy też ta skóra jest fajnie nawilżona. Bardzo lubię takie produkty dwa w jednym, a nie jestem miłośnikiem nakładania kremu pod makijaż, bo potem mam wrażenie, że wszystko mi spływa z twarzy, więc albo krem, albo makijaż, tak to u mnie wygląda. A ten BB krem, tak jak mówię, jest bardziej suchy, ja go już nie pudruję, ma takie rozświetlające właściwości, natomiast ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy moja skóra dobrze z nim wygląda, bo mam wrażenie, że daje mi taki siny kolor i wyglądam trochę na chorą i zmęczoną. Gdy nie użyję różu i rozświetlacza i bronzera, czyli nie ma tego konturowania na policzkach, to ta skóra generalnie wychodzi w takim szaro-sinym kolorze. Także zużyję to opakowanie do końca, ale raczej go nie kupię ponownie. Dużo bardziej jestem zadowolona z Healthy Mixa, także jeżeli nie używam kremu na dzień, to Bourjois Healthy Mix. Także tak to się u mnie przedstawia. Oprócz takiej codziennej pielęgnacji, mniej więcej raz w tygodniu staram się jakoś lepiej zadbać o moją skórę sama w domu. I wtedy sięgam przede wszystkim po peeling. To jest mój ulubiony, dobrze go znacie. Jest to peeling enzymatyczny z Taupy 3 enzymy. Bardzo, ale to bardzo go lubię i gorąco Wam polecam. Jest delikatny, dla takiej podrażnionej, reaktywnej skóry jak moja jest idealny. Podobno ja mam również początki cery naczynkowej, także nie powinnam używać peelingów ziarnistych, a ten jest enzymatyczny, bez pocierania, także jak najbardziej spoko, ale uwielbiamy go zarówno ja, jak i mój mąż i na pewno, gdy to opakowanie nam się skończy, kupimy ponownie. Po peelingu enzymatycznym często sięgam po peeling kawitacyjny. Jest to urządzenie do peelingu kawitacyjnego, do samodzielnego jego wykonywania w domu. Ja je kupiłam na Allegro, po prostu wpisałam peeling kawitacyjny i wybrałam najtańszą wersję, także nie ma tutaj żadnej filozofii. Owszem, jest to urządzenie, które trochę tutaj zawodzi, jeśli chodzi o włączanie, czasami nie chce się włączyć, nie chce współpracować, ale tak jak mówię, no był to produkt najtańszy, jeżeli chcecie coś lepszego, to może warto wydać kilka złotych więcej, ale już w okolicach 100 zł na pewno dostaniecie takie urządzenie i jest to naprawdę dobra inwestycja. On ma tutaj taką metalową głowicę i przy pomocy wacika nasączonego tonikiem przemywamy twarz, a potem przejeżdżamy tym peelingiem i pięknie usuwa zanieczyszczenia. I gdy będziemy ten zabieg wykonywać regularnie, naprawdę daje super efekty na twarzy. A dodatkowo ten mój peeling kawitacyjny ma jeszcze funkcję sonoforezy, która pomaga lepiej wchłaniać składniki z maseczek, więc gdy później nakładam jakąś maskę, na przykład maskę nawilżającą po takiej oczyszczaniu, to często jeszcze korzystam z tej drugiej funkcji, żeby ją lepiej wtłoczyć w skórę. I właśnie, po peelingu kawitacyjnym używam różnego rodzaju masek, albo maski nawilżające, tu akurat dla przykładu mam markę z kalendarza, maskę z kalendarza z Douglasa, używam czasem masek w płacie, staram się, żeby to były maski nawilżające, albo jakieś liftingujące lub rozświetlające. Tej Sephory jeszcze nie używałam, bardzo jestem jej ciekawa. Czasami, nie za często, zdarza mi się również sięgnąć po maskę oczyszczającą, gdy widzę, że moja skóra kiepsko wygląda i że już sam peeling kawitacyjny i peeling enzymatyczny nie dają rady, to sięgam jeszcze po taką maskę Czarny Detox z Taupy. Głównie używa jej mój mąż, ale ja też, tak jak mówię, czasami po nią sięgam, chociaż staram się zbyt agresywnie mojej skóry nie oczyszczać. Nie lubię na przykład masek węglowych typu Peel Off, ponieważ ja mam dużo meszku na twarzy, takich drobnych włosków i one strasznie je wyrywają i to jest bolesne. Gdy już nawilżanie jest skończone, to na koniec tych zabiegów upiększających stosuję jeszcze maskę chłodzącą. Jest to maska z Apisu, żelowa, kojąco, relaksująca, chłodząca. I również nakładam ją na twarz po to, żeby zamknąć pory, żeby uspokoić skórę i żeby tak jakby dopełnić cały zabieg. Po tych wszystkich zabiegach upiększających nie lubię już nakładać kremu, ponieważ ta skóra jest taka rozpulchniona, nawilżona, więc po prostu zazwyczaj zostawiam tę skórę samą sobie i staram się też właśnie nie nakładać bezpośrednio po tych zabiegach makijażu.
Od święta również używam różnego rodzaju płatków pod oczy. Tutaj dla przykładu płatki z kalendarza, których jeszcze nie użyłam, ale bardzo lubię płatki, które są dostępne w Rossmanie. One też fajnie okolice pod oczami nawilżają i rozświetlają. I to już wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy. Jeżeli taki film Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Bardzo Wam dziękuję za miłe komentarze, że piszecie, że mam bardzo ładną cerę, ale musicie jeszcze pamiętać o tym, że ja do filmów się maluję i to dosyć mocno. Teraz mam na twarzy Estée Lauder Double Wear. Musicie też wiedzieć o tym, że no niestety czasami obraz wideo jest zniekształcony, ponieważ gdybym miała lepszej jakości aparat, pokazałby na przykład te niedoskonałości na mojej twarzy, a mój Canon 700D pewnych rzeczy nie jest w stanie uchwycić i Wam tego nie pokazuje, więc czasami moja skóra na żywo wygląda gorzej niż na filmach, aczkolwiek bardzo miło, że piszecie, że mam ładną skórę. Ja jestem z niej umiarkowanie zadowolona. Ostatnio tutaj na policzkach coś mi się zaczyna dziać. Natomiast większość wyprysków, jakie ja posiadam, to są wypryski typu takiego grudkowatego, taka kasza, która na filmach nie zawsze jest widoczna, dlatego że po prostu jest biała, to nie są jakieś czerwone stany zapalne, aczkolwiek z bliska, jak przejeżdżam ręką po twarzy, to czuję te nierówności i czuję te grudki, no i staram się z tym walczyć. Także jeżeli taki film Wam się podobał, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić nowych filmów na kanale. Zerkajcie też na bloga Facebooka, Instagrama. Na Instagramie czasami na Instastory pokazuje się totalnie bez makijażu i wtedy możecie ocenić moją skórę dużo lepiej. Także zerkajcie koniecznie, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!